No siema, elo, z tej strony Kokos. Oh yeah. Witam was w kolejnym odcinku z Resident Evil 7, tak. Co? Tak, witam was w kolejnym odcinku z Rezydentury tak zwanej. Jesteśmy tutaj, w tym kamperze. Generalnie nie wiem, czy coś zauważyliście, ale od jakiegoś czasu, czyli od jakichś dwóch odcinków, jakby licząc ten też odcinek, zacząłem się witać również swoją nazwą użytkownika na portalu YouTube. To nie wiem, czy zauważyliście, ale postanowiłem to zacząć robić, bo nie robiłem tego. Generalnie było dla mnie dosyć dziwne, nadal jest w sumie witanie się przedstawiając się w taki sposób. Nie wiem dlaczego, nawet mam problem z przedstawieniem się własnym imieniem w prawdziwości, więc nie wiem, czy ktoś z was też tak ma, ale ja tak mam i chuj mi w dupę generalnie. No, ale tak to wygląda, ale postanowiłem, że tak zacznę robić. Głównie jest to dosyć skomplikowany plan, ale jakże zajebiście skuteczny i mądry przede wszystkim. Plan przejęcia władzy nad światem. Gdzie następnym razem, jak usłyszycie słowo kokos, albo pójdziecie do sklepu i założycie na półce na przykład jakąś princesę kokosową, to pomyślicie sobie, o, kokos, to ten koleś, którego oglądam w internecie. Tak jest, i to jest wszystko tak naprawdę złożony plan przejęcia władzy nad światem, ale cichutko, o tym wiemy tylko my, ty i ja, nikt więcej. Okej, dobra, może już koniec tych przywitań. Jesteśmy tu, w kamperze, generalnie cofnąłem się, bo byliśmy poprzednio... Tu? Tutaj byliśmy. To jest ten safe house, gdzie był plecak, mam więcej miejsca w ekwipunku, generalnie pełno śmieci. I też poczytałem sobie odnośnie tych monet, odnośnie tych zestawów naprawczych, no tych rzeczach, o których mówiłem w poprzednim odcinku. No i dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy w ogóle. Halo, czemu mam żółte zdrowie, czemu umieram? Dowiedziałem się paru rzeczy. Mamy tutaj tak, sterydy, które zwiększają nasze zdrowie, które kosztują 3. Mamy również to, czyli... stabilizator, który co robi? Zwiększa szybkość przeładowania. No i tego Magnuma. Też czytałem parę rzeczy odnośnie tego Magnuma. Mianowicie, jest on kompletnie nieopłacalny. Przynajmniej tak mi się wydaje. Widziałem, że ludzie pisali, że w całej grze znaleźli do Magnuma z maksymalnie 12 pocisków. Gdzie to może jest dużo, może nie. Ale nie wydaje mi się, żeby to była broń, którą chcę akurat wykupywać za 9 monet, gdzie to jest połowa wszystkich monet, jakie znajdują się w grze, ponieważ gdy wejdziemy sobie tutaj w statystyki, to możemy sprawdzić, jak wiele starożytnych monet mamy oraz jak wiele ich jest. Jest ich 18, obecnie mam 7, czyli połowę bym musiał wydać na jedną broń, więc no to jest całkiem sporo. Nie wiem, czy będzie w tej grze jeszcze więcej rzeczy do kupienia. Nie pamiętam kompletnie, czy jest jeszcze coś poza tymi strzykawami oraz tym pistoletem. Wydaje mi się w sumie, że nie. Chociaż, no nie wiem w sumie. Autentycznie nie mam pojęcia. Ale podobno wiele lepiej jest wydać tutaj ulepszenie na te sterydy oraz stabilizator. No i odnośnie tego pistoletu, w grze znajdują się dwa zestawy naprawcze. Jeden znaleźliśmy poprzednio tam chyba. No i on może nam posłużyć do naprawienia tego pistoletu, co chciałbym zrobić, bo jakże raczej nie będę brać tego Magnuma, no to mamy ten zepsuty pistolet, który jest tutaj. No i mamy również zestaw naprawczy, który powinien być tu. Proszę bardzo. Tak jak mówiłem, w całej grze znajdują się... Weźmiemy jeszcze te monety, bo je wydamy zaraz. W całej grze znajdują się... dwa zestawy naprawcze. Jeden może nam posłużyć do naprawienia tego pistoletu, no a drugi do strzelby. Chociaż nie mam pojęcia, gdzie się drugi znajduje, ale pewnie go znajdziemy. No jak na razie mamy ten pistolet, proszę bardzo. On jest o wiele lepszy od tego podstawowego pistoletu, a używa tej samej amunicji, więc sobie go naprawimy. Chlas. Okej. No i mamy to. Pistolet o dużej mocy, jest w złym stanie, ale wygląda na sprawny. Proszę bardzo. Elegancko. I sobie go możemy zamienić. Jak widzicie, on ma mniej kuli. W sensie mniej pocisków w magazynku.
Ale to nic. Czy ja mogę w ogóle jakoś wyładować te pociski z tego pistoletu? Czy nie mogę? Czy te 10 już mi przepadnie? Chwila. Schowajmy. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Chyba przepadnie. No trudno, trudno. Weźmiemy sobie ten. Cyk. Jak coś, to ten Glock to będzie awaryjnie schowany. No obecnie mamy... Proszę bardzo, oto ten pistolet, który też używaliśmy jakby w pierwszej walce z Miją i tak dalej, i tak dalej. No i mamy 7 monet, więc możemy sobie wykupić tutaj różne ciekawe rzeczy. Chwila, statystyki. Jak to wygląda? Mamy tak, użyte stabilizatory 0 i użyte sterydy 1. Więc w sumie... Nie wiem, co bym chciał sobie najpierw kupić. Może kupimy ten stabilizator, co? Bo wydaje mi się, że no obecnie zdrowie i tak mam dosyć spore. Bo i tak będzie mi brakować jednej monety, żeby to wykupić. Przecież nie wiem, czy to mi się bardziej nie przyda. Też nie wiem, z czym będę walczyć teraz. Chociaż kurde, zdrowie muszę mi się bardziej przydać, bo walczymy z robakami. Teraz, a one pewnie będą mnie gryźć po dupie dosyć nieźle, więc wiecie co, na razie ulepszymy sobie zdrowie. No jak znajdziemy jeszcze jedną monetę, to przyjdziemy tutaj po to. Tak naprawdę już mogę włożyć te monety tutaj. Proszę bardzo. Raz. I będzie nam brakować jeszcze jednej. Chyba, że... mogę użyć tej brudnej monety. Chwila, w sumie... Może zapiszmy na razie. Tak jakbym miał zrobić coś głupiego przez przypadek. Ale weźmy tą brudną monetę. I uwaga, sprawdźmy, czy ja mogę tu włożyć. O, mogę! Okej. Ale czy ja chcę to robić? Nie wiem, szczerze mówiąc. Autentycznie nie mam pojęcia. Może na razie nie. Trochę się boję zużywać tej monety, jeśli mam być szczery. Więc na razie może nie będę jej zużywać. Weźmiemy sobie te 4 dyniany. Cyk. Elegancko. Teraz powinienem być nieśmiertelny. Już 2 sterydy sobie wstrzeliłem. Proszę bardzo. Elegancko. Maksymalne zdrowie ulega zwiększeniu. No i generalnie tu będziemy mieć jeszcze jedną monetę. Nie wiem, jak późno ani jak wcześniej ją znajdziemy. No ale dobra, generalnie też zrobiłem sobie poza odcinkiem małą przebieżkę. T-Volt lubi używać tego słowa. Ale biegałem sobie tutaj troszeczkę po tym pensjonacie. No i poznajdowałem różne śmieci, których nie podniosłem wcześniej. Jakiś proch, jakieś ziele, jakieś chemikalia i tak dalej, i tak dalej. Weźmiemy sobie jeden proch, cyk. Weźmiemy sobie chemikalia. W ogóle widzę, że chemikalia się jakby nie stakują. To jest dosyć dziwne, ale dobra. I zrobimy sobie amunicję pistoletową. Proszę bardzo. No i teraz chyba jesteśmy... Gotowi progresować dalej. Także lecimy. No co, chyba musimy wrócić po prostu tam i nadal zwiedzać ten stary dom. No bo nie pozostaje nam nic innego tak naprawdę. Poza tym. Także lecimy. Mamy nową broń, mamy więcej zdrowia. No halo, ale ten napis maksymalne zdrowie uległo zwiększeniu kiedyś zniknie czy nie zniknie? O, zniknął. Dzięki. I teraz pytanie. Czy te robale będą się tutaj respić w nieskończoność, czy może jednak nie? Nie wiem, ale wiem, że tutaj jest coś jeszcze do podniesienia. Szybko! Dobra, coś podniosłem i spierdalam. Co ja podniosłem? Coś podniosłem. Paliwo stałe, o. Można go użyć w bieżącej postaci. Paliwo stałe, czy to jest też część po prostu tego palnika? Nie wiem, na razie część palnika se dam może tu. Na sam dół. Czy nie, bo to jest chyba jako amunicja do tego, czy nie? Nie wiem. No, ale naszym celem jest chyba złożenie palnika, no nie? Czy nie? Poszukanie surowicy, co kurwa? Surowicy w starym domu. No wątpię, żebyśmy dali radę ją tak po prostu znaleźć. O kurwa! Nie, zostaw mnie! Więc... tak, tutaj byłem wcześniej. Stąd przyszedłem, tu zebrałem wszystkie rzeczy. Więc tutaj w sumie nie ma co iść.
trzeba iść tutaj, gdzie nas jeszcze nie było. Ja sobie tutaj wcześniej otworzyłem tą szafę. Mamy tutaj również paliwo stałe, które jest po prostu chyba amunicją do tego. Tak mi się wydaje, że nie ma tutaj jakichś większych zastosowań to paliwo stałe jak amunicja. Chociaż to jest paliwo stałe, więc w postaci stałej, what the fuck? Naboje do strzelby, fajnie. Już mamy całkiem sporo. Strzelba jak na razie jest dosyć dobra w takiej postaci, jakiej jest, więc nie musimy jej ulepszać w żaden sposób. Ale wydaje mi się, że strzelbę zostawimy sobie... Tu nie idę. Strzelbę zostawimy sobie na... O kurwa, co jest? Nie, nie, złaź ze mnie, pierdolę, to są pająki? Ja pierdolę, już mi ciary przychodzą, nie chcę w to grać. No, shotguna sobie zostawimy na... O kurwa, no co jest? Halo! Jak ją tam przejść teraz? Halo? Nie, 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 dobra, tam nie idę. Tu idę jednak. Tu chyba. O, ty kurwo. Larwo zajebada. O, proch strzelniczy. Co ja mówiłem? A, że to strzelba, to ja jej będę raczej używać na cięższych przeciwników. Mam na myśli jakieś bossy, nie bossy, wiecie o co chodzi. Raczej na Mariuszy to nie ma co używać strzelby. Mamy wytrych. Mamy wytrych. I teraz nie mam pojęcia, gdzie go użyć. Wydaje mi się, że wytrych jest strasznie rzadki w tej grze. To jest jeden z najrzadszych itemów, które znajdujemy tutaj. To jest dosyć dziwne, ale tak chyba jest. Ty kurwo! Tak mi się wydaje, bo strasznie mało tego znalazłem. Jak do tej pory. Ale dobra, tu widzę, że mamy jakiś schowek kolejny. I co my tu mamy? Dysza palmika, proszę bardzo, kolejna część. Oho, autosejwik, nie, boję się. Ja pierdolę, co się dzieje? Okej. Okay. Czy jest tu jeszcze coś, co mogę zebrać? Połącz części. Ja już to mogę zrobić? Czy ja już to mogę? Oh shit. Cyk. Cyk. Oh yeah. Mamy to, panowie i panie. Miotacz kurwa ognia. Tak jest. Dobra, chwila, ja sobie zorganizuję może ten ekwipunek trochę lepiej. I mamy paliwo stałe, mamy ziele, mamy proch strzelniczy, nie ma chemikalii. Mam jeden wytrych. Tu była ta szuflada, ale nie wiem, czy ja akurat chcę tam iść. W sensie tą szufladę otwierać. Nie wiem, autentycznie nie mam pojęcia, które szuflady kurwa otwierać, a które nie. Fajnie by było wiedzieć, co się znajduje w środku, bo jeżeli na przykład tam w środku się znajdują, nie wiem, psychostymulanty, to tak średnio mi są potrzebne. Ale jak tam by była amunicja, to z chęcią bym otworzył. Dobra, gin, kurwa, kokonie! Okej, okay, chyba już. Chyba już. Już czy nie już, kurwa, płoń! O! Okej, okay, eksplodował. Czyli chyba już tyle. Nie, 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 zostawcie mnie, kurwa. Ty, halo, no. Czemu cała gra nagle robi się taka ciemna, jak używam palnika? Nie mam pojęcia. Nie, czy ten kokol jest do rozjebania, czy co jest? Nie rozumiem. Błądź, kurwy, z tym. O, teraz. No, dobra, w końcu. Wybierz przedmiot, którego chcesz użyć. A, czyli tutaj jest jakiś most, ale nie mam korbki. Nie mam korbki, nie przejdę. Ale za to mogę teraz iść tu. Czy te robale w ogóle ja mogę tym miotaczem ognia atakować, czy nie mogę? Autentycznie gra tak ciemnieje, że nic nie widać. What the fuck, o co tu chodzi? Jakieś dynamiczne gamma, czy inne kurwa gówno? No przecież cię to atakowałem, do. Halo? Ty, no co jest? Czemu to tak wypierdalaj. Czemu to tak dziwnie działa? Halo? Czy ja mam dobrą jasność ustawioną?
Nie no, wszystko jest git ustawione, to nie wiem o co chodzi. Ale mamy chemikalia, mamy silne chemikalia. Tu mamy tą szafkę na wytrych. Wiecie, ja chcę to... Dobra, spierdalam. Chwila, ale zanim zrobimy cokolwiek, to i tak bym się cofnął, żeby zostawić rzeczy w szafce, powiedzmy. No bo, nie ma miejsca w ekwipunku. Więc jest dosyć średnio. Także witam. Witam. To schowam. Chociaż chwila, czy ja mogę wytworzyć... Paliwo stałe, chemikalia, paliwo do palnika. Okej, okay, czyli to i tak będziemy musieli zrobić. Na razie schowam proch, schowam ziele. Schowam to. Wytrych... Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, czy nosić ze sobą. Na razie go schowam może. Dobra. Paliwo stałe, jedną mogę schować. Tak, mam jedną... jedna chemikalia. Dobra, zrobimy sobie paliwo. Proszę bardzo. Zajebiście. Zapiszemy elegancko. Możemy iść dalej. Gdzie ja mam teraz iść? To jest dobre pytanie. No bo tu jest teoretycznie pełno tych kokonów. Tylko... Który mam wybrać? Który jest poboczny, który główny? No to jest pytanie. O kurwa. Patrzcie, jakim się jeszcze te... Gin! Gin! Dobra, idziemy tu. Chociaż w sumie... Czy to jest dobry biznes, bo tak naprawdę tu jest tylko jedna skrzynka. Dobra, chuj idę. Nie, przepraszam, panie robaku. Nie, kurwa, nie chciałem. Dobra. Nie jest dobrze. Coś tam wybuchło, jakiś kokon, ale nie wiem. O, nie, zostaw mnie. Okej. Dobra, płoń, skurwysynu, płoń! Płoń, w namiocie szatana! No, płońcie, skurwysyny! Okej. Okay. What the fuck? Dobra, jeszcze to zostało. Chyba wszystko. Elegancko, mamy to. Mamy to, kokon wyjebany. Tutaj mamy co? Paliwo do palnika oraz paliwo do palnika. No i elegancko. Elegancko. A tutaj mamy... Ja bym to ziele zostawił generalnie. Ale weźmiemy. No, what the fuck. No i czyli to tyle. Mniej więcej tu chyba nie ma. Czemu tu jest tyle telewizorów? Pojebała kogoś? Chyba ta. Dobra. W takim razie... Jakieś dziwne dźwięki słyszę, ale nie wiem, czy mi się tylko wydaje, czy tak faktycznie jest. Teraz idziemy tu, panu. Okej. Okay. Łoń, kokonie! Zajebany. O nie, mamo. Uciekam. Nie, goń mnie, ja pierdolę. Gdzie ten robot zniknął? Nie wiem. Łoń, kurwa, to mnie cię szatana. Łoń. Dobra. Co tu mi jeszcze skwierczy? Nadal nie mogę sobie dorobić tego. Ty, ile mam... jakieś bąble mi się pojawiały tu. Czy to jest kolejny kokon? Jak mi nie starczy amunicji przecież na ten kokon. Chyba o was. 16 kokonów. Kurwa. Ty, to jest przejście. Oh shit, gdzie to jest przejście? Do piwnicy? What the fuck? Dobra, chuj, spróbuję przejść tu najpierw. Płoń! Dobra. Okej. Okay. Eksplodujesz, kurwa? Kiedyś? No, właśnie. No i nie mam już dopalnika amunicji. Świetnie. Ale może tu coś znajdę. O, no. Elegancko. Trochę mało, ale zawsze coś. A, to jest to miejsce. Zajebiście.
Nie wiem po co tutaj przyszedłem, ale okej. Okay. Znaczy zawsze jakaś tutaj szybsza droga powrotu czy coś. Teoretycznie. Teoretycznie to możemy się jeszcze cofnąć. Tutaj. Nie, chwila, bo to jest wyjście. Nie, bo chciałem znowu iść do tego safe house'u. Ale dobra, chuj, idziemy tutaj. Idziemy do piwnicy. No. No, elegancko. Elegancko. Tylko nie mam paliwa stałego. Kurwa, po co ja to schowałem? God damn it. Dobra. Cyk. Paliwo do palnika. No i chuj, może weźmiemy ten wytrych, co? Weźmiemy i otworzymy tę szufladę. Jeszcze zapiszę. Uleczyłbym się też, ale... Dobra, wiecie co? Dla świętego spokoju zużyjemy apteczkę i weźmiemy tą, którą mam w zapasie jeszcze tutaj. Gdzie ona była? Tu. Cyk. Dobra. I lecimy. Otworzymy tę szufladę, bo wydaje mi się, że powinna być tam amunicja do palnika. Wydaje mi się, że palnik teraz dosyć mocno mi się przyda. I wydaje mi się, ciągle mi się wydaje, ale wydaje mi się, że tu powinna być amunicja do palnika, bo... No bo tak powinno być chyba, czy nie? Proszę. Może być. Generalnie miałem narzekać, ale okej, okay, może być. Nie jest tragicznie. Apteczka zawsze się przyda. Idziemy dalej w takim razie. Jesteśmy na drodze do piwnicy, a ja słyszę Bubblehead'a. Tylko gdzie? Tutaj! Witam. Dobra, w ogóle jak one się nazywają? I figurka pana Wszędobylskiego? What the fuck? Okej. Niezły pan Wszęd... O! Starożytna moneta! Tak jest. Dobra, cofamy się uleczyć ten... Cofamy się czy się nie cofamy? Chuj, cofamy się. Teraz tu przynajmniej spokojnie można biegać bez robali. Elegancko, to ja rozumiem. Okej. Okay. Jesteśmy tu, witam. Witam, proszę mi to dać. Proszę mi to dać. Elegancko. Mamy to. Wszystkie strzykawy i nawet brudnej monety nie musiałem zużyć. I cyk. Oh yeah. Szybkość przeładowania uległa zwiększeniu. No i zajebiście, zapiszemy. Dobra, w sumie to schowam tę apteczkę. Schowam to ziele. To zostawię. Dobra. Lecimy. Okej. Okay. Lecimy w takim razie tu z powrotem. Jestem przygotowany w 100%. Także no co? Otwieramy te drzwi. I schodzimy kurwa do piwnicy. Co? O! Siema! Patrz, jaki mam miotacz ognia. I want some answers. I know, you're right, and I always wanted to tell you, but I can only remember a little, and the rest is just gone. Daddy, right? You mind if I borrow Bobby for a little bit? Synu. Why don't you stand there? Do something! Ethan, help! O kurwa. Damn it. Nie przypominam sobie, żebyśmy go adoptowali. O, kamienna figurka, dzięki. Okej, czyli Mia została porwana po raz 653. Więc musimy ją uratować. Czuję się jak Mario i jego księżniczka, ta brzoskwinia, co? Nieważne. Czy jest tu jeszcze coś, co mogę zebrać? Chyba nie. Naprawdę nic więcej tu nie ma? Co tam jest za pokój jakiś podejrzany? Halo, gdzie moje szczypawice? Bym przeciął tę siatę. Pobiegł po niego. Dobra, jak tu będę wracać, nie? To mnie mamuśka będzie dotykać w miejscach, w których nie chciałbym, żeby mnie dotykała. O! Okej. Okay. O! Okej. Okay. Oto. Ja pierdolę robale, no wypierdalaj. A, czyli tam nie przejdę, co? Nie mogę spalić tych robali? Kończę, skurwysyny. Otwieraj ty... O, what the fuck?
Czy ona teraz będzie mnie tu gonić? Mogę tam przejść? No kurwa, nie mogę tam przejść. Chuj mi dupę. Boję się. Mam miotacz ognia. Nie zawaham się go użyć. Bo może wyciągnę pistolet, bo... Halo? A czemu kazała mi wypierdalać? Co ja ci zrobiłem? Nie wiem, ale tu są zamknięte nagle drzwi. Czy ja mam tam przejść? Chyba tak. No nie? Halo? Tu nikogo nie... Myślałem, że coś widziałem. Nie wiem, czy nie słyszałem czasem tu bubbleheada jakiegoś. Czy to te lalki? Może te lalki. Dobra, co mam teraz zrobić? Poszukaj surowicy. Dobra, mam tę kamienną figurkę. Ona pewnie będzie pasować do tego przejścia... którym mijam. Halo? Ona tu chodzi. Słyszę jej kroki, ona jest tu na lewo. A gruźlica ją dopierdala. Nie dziwię się, pewnie tu jest taka wilgoć i... generalnie grzyb i wszystko inne. Łazi tu. Łazi tu, szmaciura! Reload. Tactical reload! Szmato? Teraz nie wiem, czy jest na lewo, czy na prawo. Tererere. Nie ma mnie. Dobra, szybko, kamienna figurka. Nie wiem, czy mi pauzuje teraz grę, czy nie. Kurwa! Szybko! Szybko! Dobra, może być. O, elegancko. Otwieraj mnie to przejście. Nie ma czasu. Spierdalam. Ona mnie tu złapie, ona mnie tu złapie. O, ja tu umrę. Ona mnie tu dopadnie, na bank. Na bank. Fuck, 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 fuck. Kurwa, kurwa, no i robale, no wiedziałem, no wiedziałem. Nie, nie. Zamykam oczy, pierdolę, trzymam wuj. Nie. O, to, szczypawice jakieś, kurwa. Okej. Okay. No i z powrotem jestem tu. Tak jak Mia tu była, ja tu jestem. Paliwo stałe, nie mam chyba chemikaliów. Niestety. Źle. Okay. Czy ona mnie tu może dojebać? No to jest pytanie. Tam są drzwi. Tylko tamtędy i tak nie przejdę. Tu jest korbka potrzebna kolejna. Nie mam korbki. O. Chyba tu muszę iść, co? Chwila. Zobaczymy najpierw, co jest tutaj. Mam wrażenie, że ona gdzieś tu łazi. No. Ale ona i tak nie przejdzie przecież. Więc ona by musiała być tutaj i tak. Dobra. Ja nie mam tego. Co to jest? Zoe, albo Zoe. Znów próbowałaś wkraść się na drugie piętro, prawda? Nie sądziłaś, że cię przyłapię. Nawet po tym, co przydarzyło się Evelyn, wciąż gadasz o jakimś dziwnym leku. Co kombinujesz z moim ołtarzem? Lepiej trzymaj te wścibskie łapska z dala. Nikt nie dotyka mojego świętego ołtarza. Myślisz, że twój ojciec i ja jesteśmy głupi? Jesteś rozpuszczonym, żałosnym dzieciakiem. Żałuję, że w ogóle się urodziłaś. Jesteś pokraką, a stale nas oceniasz. I próbujesz uciec z domu. Po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy, żałosne. Żałosne, żałosne, żałosne.
Jeśli jeszcze raz dotkniesz mojego ołtarza, odetnę ci pierś i zrobię z niej pieczeń. O to... dosyć wyszukana generalnie opcja. Okej. Okay. Szanuję. Znaczy co? What the fuck? Dobra, czyli tu i tak nie pójdziemy. Zaznaczyłem te drzwi? Zaznaczyłem, dobra. Musimy znaleźć klucz kruka. Jak znajdziemy klucz kruka, to jest zajebiście, bo klucz kruka nam odblokuje również granatnik. Najprawdopodobniej granatnik, który znajduje się w tamtym dziwnym takim pokoju rekreacyjnym, zamkniętym, powiedzmy. Dobra, ale jesteśmy tutaj, gdzie wcześniej Mię przyłapała Margarit. Małgorzata? Oczywiście kosiara tutaj, wiadomo. Wiadomo. Okej, okay. No mamy skrzyneczkę. Kurwa, karaluchy, goddamn. Hey bro! Hey bro! What's up? What's up, my dude? Okej. Okay. Wszędobylski, rozjebany, chemikalia zebrane. I mamy trybik. Mamy trybik, panowie, tylko kurwa nie mam na jego miejsca. To jest o wiele gorzej. Tam nie przejdę. To wcześniej były jakieś zdjęcia, które Mia mogła podnieść, ale teraz ich tu nie ma. Jest tylko to gówno. Dobra, zróbmy sobie w takim razie... amunicję do tego. Tu sobie poukładam, chlas, chlas. Jeszcze jedna chemikalia. Cyk, korbka. Karpka to mi strzeli po tej serii chyba. Czy to jest Robal? Co on tu robi? Nie było cię tu wcześniej. Wypierdalaj z mojego rejonu. God damn. Okej. Okay. I ona mnie tu teraz... Kolejny Robal, halo. Nie gaś mnie tej latary, bo nic nie widzę! No atakuj go, kurw, no nie mogę! Halo, wyskakuj. Wypierdolę. Jakbym w Fallouta grał. Tylko w Falloutie to... nie było takie straszne. Dobra, jest autosave. Co ja mam teraz zrobić w sumie? A, mam korbkę, czyli mogę sobie otworzyć teraz... przejście tutaj. I... chlaśnij tę korbkę tutaj. Korbkuj tę korbkę. Elegancko. Dobra. Czy ja coś słyszałem? Proszę mnie nie atakować, dobrze? Czy ono tu nadal będzie łazić? Chwila. Tak, tu jest to, tu jest to. Tu był ten most. Dobra. Ja i tak bym na razie sobie podszedł. Czy słyszę ją? Chyba nie słyszę. Chyba jej nie ma. Chyba. Chyba. Autentycznie nie mam pojęcia, czy ona tu będzie, czy nie. O kurwa, no... skąd tu się wzięły te jebane? Dobra, oby jej tu nie było. Ja biegnę szybko zapisać generalnie i jeszcze złożyć rzeczy do skrzynki. I myślę, że w tym odcinku jeszcze otworzymy ten mościk i zobaczymy, co tam jest. Tak mi się wydaje. Także siemano. Ja bym chciał tutaj zrzucić na pewno to. Las. 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 Korka się przyda. Dobra. Ona gdzieś tu jest. Słyszałem ją. Czy tam jej nie ma czasem? Wiem, że ona z taką latarnią chodzi, ale dobra, zapiszmy. Dobra, pociśnijmy jeszcze tutaj w stronę tego mostu. Najgorsze, że ona nadal tu gdzieś krąży. No ja nie wiem gdzie. Szmato! Mam miotacz ognia. Mam miotacz ognia. Powtarzam. Miotacz ognia. Siema. O kurwa, o kurwa. Idzie tu, idzie tu. Ale ja nie przejdę naokoło chyba, nie? Czy nie? Jest na górze, nie iść tam. Nie, no bo ona zamknęła te drzwi tutaj.
No i nie przejdę nimi, bo robale otaczają generalnie. Okej. No tak, te drzwi są zamknięte. Nic nie mówiłem. Zostaw mnie! Kurwa, robalu zajebany! Nie! 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 No gińcie, kurwa! Dobra. Łatwo. Po. Gińcie, skurwy synu. Nie! Gdzie te robale jebane? Czemu ich jest tu tak dużo? Nie! Nie! Nie, ja nie chcę! Ja nie chcę! Gdzie? O tu, kurwa! Jak ja mam je trafić, niby? Chodź tu! Dobra. Uff, najcięższa walka w moim życiu. Dobra, szybko korbkuj te korbkę. Szybko, mam żółte zdrowie przez te robale, zajebane. Dobra, szybko uciekaj, bo ona zaraz tu przyjdzie pewnie. Szybko. Co jest tutaj w ogóle? What the fuck? Apteczka, o. To sobie zużyjmy jedną. I tak mam nadmiar. Okej. Co jest tutaj w ogóle? Jakieś pobieżane gównie. Nie ma mnie tam, tempadzido. Dobra, zamykam. Co jest tutaj? O, paliwo do palnika. Starożytna moneta. Fajnie, fajnie. Oraz... klucz wrony. Klucz wrony. Już chyba wiecie, co robimy w następnym odcinku. Gdzie ja te wszystkie bronie pochowam? Jak ja mam tu granatnik, kurwa, zmieścić? Nie mam pojęcia. Autentycznie nie mam pojęcia. Dobra. Czyli tutaj w tym starym domu tak naprawdę zrobiłem wszystko. Więc... ja bym generalnie się jeszcze cofnął do kampera. Chciałbym najpierw tym kluczem wrony pootwierać rzeczy w tym starym domu, w sensie tym starym, którym byliśmy, nie, że w tym, bo ten jest taki nowy dosyć. O, czy tu się kurwa kokon pojawił, pojebało was? No nie, no nie, no nie. Ja nie chcę tak. Halo, łoń, szmato. Dobra, ona zaraz tu przyjdzie, nie, ona poczuje śmierć. I co? I gówno. O, jest tam szmaciura. I czy ja się tu mogę gdzieś ukryć w ogóle, jak ona by mnie goniła, czy coś? Czy ona może tu przyjść? Generalnie jak ona przejdzie przez te drzwi, to mam przejebane, bo nie mam gdzie uciec. Tak to wygląda właśnie. Siema, nie ma mnie tu? Halo, jesteś tam? Czy cię nie ma? Wyłaź no. Bo cię nie widzę. Ona pewnie koczuje tu pod drzwiami. Na bank. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Albo jednak nie. Dobra, chwilę, jak szybko przejść tam. To bym musiał... O kurwa! Nie, nie widzisz mnie! Nie widzisz mnie! I uciekam, pewnie, nie ma problemu, już uciekam. Nie, nic mi nie pokażesz. Nie, nie interesuje mnie to generalnie. Ja uciekam. Goni mnie? Nie goni mnie, łatwo. Łatwo spierdolone przed babą starą. Normalnie. Okej. Fajnie, udało się. Zajebiście wręcz. Więc możemy wrócić tutaj. Odłożyć śmieci, zapisać i chyba zakończyć ten odcinek, a w następnym porobimy parę ciekawych rzeczy. Ile co ja mógłbym schować? Starożytną monetę mógłbym schować. Korbka chyba już mi się nie przyda, więc ją też schowam.
Dobra, klucz wrony. Tu FIFRFFO. Dobra, tu damy tak. Mam jeszcze dwa miejsca na ten. Dobra, dobra. Dobra. Okej, okay, w takim razie tutaj będziemy kończyć nasz odcinek. Także co, mam nadzieję, że wam się podobało. I widzimy się w następnym. Siemano.